This summer... How can you stand to be around someone who made your life so miserable? Sweetie, honey. Amerykanie wreszcie znaleźli sposób na kaca. Tym sposobem jest Sandra Bullock, która o dziwo mimo 45 lat na karku zdołała znowu przyciągnąć widzów do kin. Jej nowy film Narzeczony Mimowoli zarobił całe 35 milionów dolarów. Some proposals change you. Why don't you get married here tomorrow? Let's see a kiss. Can we just do it really fast? Tam zastrzeczenie pięknym 40-letnim rządzą. Botoks i operacje plastyczne. No mój drogi, ja ten film widziałam w sobotę i trzeba przyznać, że Sandra wygląda naprawdę świetnie. Jest scena rozbierana, kiedy właściwie zakrywa narządy, a reszta jest całkiem fajna. Rozumiem, no widocznie akurat tego jeszcze nie naprawili. Oh my god! Why are you wet? The proposal. Wytłumacz, na czym polega fenomen kina Michaela Baya, bo ja go kompletnie nie kupuję. Nie kupuję Transformersów, uważam, że to jest rzecz generalnie ogłupiająca, pozbawiona finezji i lekkości. No wybacz, jeżeli bawiłeś się w dzieciństwie lalkami Barbie, a nie żołnierzykami, no to chyba w tym leży cały twój problem. Ja na Transformersa z kolei bawiłem się świetnie. Czego oczekiwałem? 2,5 godziny nieustannej akcji. To otrzymałem, ten film kosztował mnóstwo kasy i to widać na ekranie. Jest mnóstwo robotów, one się walą po pyskach, napieprzają, strzelają do siebie z blasterów, jest zabawa, jest rozrywka. A czego ty właściwie oczekiwałeś od tego filmu? Co odrobinę jakiegoś luzu, jakiejś lekkości, czegoś co... Jest luz, jest rozrywka. Może mi powiesz, że nie podoba ci się Megan Fox? A ona grała jakiegoś robota? Myślałem, że powstanie gra komputerowa, wzorowana na filmie Larsa von Trier Antychryst. Oczywiście, jeszcze tworzy ją to samo studio, które zrobiło Hitmana, a zatem będzie to zabójcze połączenie wycinania łych taczek. No ja właśnie mam nadzieję, myślisz, że trzeba będzie myszką, kto będzie szybciej myszką poruszał, żeby na przykład doprowadzić do ejakulacji Ja myślę, że to będzie nowy gadżet, takie specjalnie skonstruowane dildo, które będzie się pocierało. Góra, dół. Ja absolutnie uważam, że to jest jeden z najbardziej poranionych pomysłów, jakie się pojawiły ostatnio w głowach twórców gier komputerowych. Brzmi wygląda to, że Antychryst jest poranionym filmem. No powstaje przecież mnóstwo gier komputerowych na podstawie filmów. Ba, obecna polityka studiów jest taka, że razem z premierą filmu powstaje też gra komputerowa. Tak, tylko zauważ jedną rzecz, że większość filmów, czy gier komputerowych, które powstają na podstawie filmów, to są hity. To są filmy albo animacje, albo filmy akcji. Znaczy na pewno wielkie hiciory. Kto w to będzie grał? Bo film nie jest gigantycznym hitem. To jest raczej film, który oglądają krytycy, żeby się brandzlować, żeby się wymądrzać na łamach gazet, forów internetowych i telewizji. Natomiast gra komputerowa jest targetowana między 14 a tam 18 czy 20 lat. I teraz te dzieciaki nawet nie mają pojęcia, że był taki film. Ja sobie teraz uświadomiłem, że producenci gier komputerowych powinni zrobić grę na podstawie Persony Bergmana. Albo Siódmej Pieczęci. Wszyscy zadebiutował zwiastun najnowszego filmu Rolanda Emmericha, tak, twórcy wiekopomnych filmów takich jak Dzień Niepodległości, chociażby 2012. No ale Roland Emmerich, czyli twórca wielkich rozpierduch na ekranie, doszedł do ściany, ponieważ nakręcił film o końcu świata. Da się pokazać coś jeszcze? No, może koniec wszechświata? Na przykład. Ja nie widzę problemu, czy to jest ten sam, jeśli jesteś fanem Michaela Baya, to ci się powinno spodobać, bo to jest ten sam poziom beztalencia filmowego. Cechami charakterystycznymi ich kina jest to, że nie ma tam żadnych żywych postaci, wszystko jest tekturowe, natomiast jest masa cudownych efektów specjalnych. Bo myślisz, że w ogóle Emmerich zasługuje na tytuł reżysera filmowego? Nie. Moim zdaniem to jest bardziej mechanik. On potrafi robić świetne katastrofy. Nie, oczywiście, ja się z tym zgadzam. To jest tak samo jak Michael Bay. To jest dwóch kolesi, którzy potrafi świetnie, absolutnie do perfekcji bawić się w wybuchy i efekty specjalne, natomiast nie mają żadnego absolutnie talentu do kręcenia filmu, bo film to nie tylko efekty specjalne. Może to jest, wiesz, to jest taki film testament Emmericha i on właśnie kręcąc koniec świata zapowiada koniec swojej kariery i to będzie bach, już koniec, nie ma już więcej do zrobienia. No właśnie, ja tak myślę, że po takim filmie, kiedy już pokaże ten koniec świata, zostanie już tylko wiedzieć kamerę na dramat psychologiczny. Nie, myślę, że zostanie po prostu kula w łeb.
absurdalny pomysł amerykańskich producentów, zróbmy remake Dziecka Rozmery. A nie rozumiem, w czym masz problem? Przecież nie zmniejszy to ani wagi oryginału, ani nie zniszczy legendy tego filmu. Ale po co kręcić ten sam film? Tym bardziej, że producenci twierdzą, iż będą tym razem opierali się na książce. Tylko uwaga, no jest taki mały, drobny szczegół. Dziecko Rozmery jest absolutnie wierne, nie ma słowa w słowo adaptacją książki. Wobec czego, co ma być nowego? Co ten film ma zmienić? Przypomnij sobie, co oni zrobili z Omenem. I był tak żenujący i tak nudny, że nie wiem, po co ten film był nakręcony. I też nie wiem, najprawdopodobniej po ciężką cholerę będą kręcili to Dziecko Rozmery. To jest bardzo proste, ponieważ chcielibyśmy zobaczyć Charlize Theron albo Naomi Watts, która będzie w paru scenach rozbieranych. Sceny rozbierane Dziecko Rozmery były całkiem niezłe, co? Nie były niezłe i jeszcze wtedy młoda Mia Farrow była niezupełnie przyzwoita. Ten remake prawdopodobnie wyprodukuje twój ulubiony reżyser Michael Bay. Więc może będzie jakiś wybuch na końcu. Tak, eksploduje Nowy Jork. Ciężarna z dzieckiem, dziecko Rozmery eksploduje. Film Galerianki zdobył główną nagrodę na festiwalu Młodzi Film w Koszalinie, ale tobie ten film się chyba nie podobał. Mówiąc szczerze, uśmiałem się na tym jak tchórza fleska, ponieważ schematyzm, jakim operuje pani reżyserka, tworzenie świata, który jest oparty oczywiście na tym, że patologia, jest tak mama, która się uprawia seks z obcym mężczyzną w domu. Ja wszystko rozumiem, takie rzeczy się dzieją, tylko czy to nie może być inaczej zrobione, czy to musi być powtarzanie takiego polskiego stereotypu, tak, po prostu jesteśmy biedni, musimy dawać tyłek. Byliśmy w Organzie, paliliśmy razem szlugi, Marlboro czerwoną on pali. No wiadomo w sumie, że taki koleś nie będzie palił innych, tylko Marlboro. Z drugiej strony słyszę tutaj taki typowy jęk polskiego publicysty, który mówi, gdzie to stare polskie kino? Gdzie ci reżyserzy, którzy potrafili wymyślać świetne historie? Ja obejrzałem film Wojna polsko-ruska, no. Absolutne arcydzieło, nie wiem o co reżyserowi chodziło, ale... Przecież świetny film, świetnie zrealizowany. Jest był gotliwy, ale taka była też książka. Gdzie on jest świetnie zrealizowany, pokaż mi jedną sekundę dobrej realizacji, a... Podobał mi się bardzo dobre efekty specjalne, chociażby świetna rola Szyca. O tak, kolejna taka sama rola Szyca, no to już by... No, Szyc jeszcze nie grał chyba dresiarza, czy już grał? Nie, ale ma ten sam temp, wyraz twarza, jakby był na kacu. Zawsze planie masz.